Was na kanale Młoda Eko Kreatywna. Dzisiaj krótki vlog. Będę Wam pokazywać moje scrunchies z jedwabiu z odzysku. I od razu powiem, że jest trochę kolorów już. Pokażę Wam przykładowe scrunchie, bo oczywiście wszystkich się nie da pokazać. Jest to towar z odzysku, czyli kolory, rodzaje tych jedwabi i tak dalej będą powiedzmy przez ograniczony czas dostępne, bo wiadomo, no, robimy to z materiałów, z różnych ubrań i scrunchie będą dostępne zarówno u nas w sklepiku Vintage w Wieliczce, jak i na wszystkich mediach Moda Eko Kreatywna. Mogę umieścić też na Vinted na prośbę, jeżeli ktoś będzie chciał. Jeszcze oprócz tego pokażę Wam mój haul z Lidla, bo teraz się tak intensywniej zajęłam zdrowszą dietą i powiedzmy, żeby się dobrze czuć, żeby mieć dużo energii na wiosnę, co Wam też polecam, dlatego postanowiłam się podzielić z Wami tymi moimi, powiedzmy, zdrowszymi zakupami z Lidla. Co kupuję w Lidlu. Także to będzie w drugiej części filmu, no a teraz już nie przedłużę. Zapraszam na ciąg dalszy, oczywiście bardzo Was proszę, zasubskrybujcie koniecznie kanał i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień i polubcie filmik. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dlaczego jedwab? Dlatego, że zdarza mi się kupować, no wiecie, po prostu jakieś ubranie, które ma jakąś wadę. Czasem kupuję je na wyprzedażach i no okazuje się, że ma jakąś małą wadę. Czy to zaciągnięcie, czy coś tam, co nie nadaje się już do sprzedania. A tymczasem bardzo było mi szkoda tych materiałów, postanowiłam je wykorzystać jednak. No bo uważam, że marnowanie jedwabiu to nie jest też etyczne i no i szkoda mi tego. Po prostu wiecie, środowisko, piękne materiały, a w dodatku zrobiłam już kiedyś filmik na kanale o jedwabiu i o innych tkaninach. Jeżeli macie niedosyt informacji i chcielibyście się dowiedzieć, jakie właściwości ma jedwab, no to zapraszam Was na ten filmik. O tkaninach są tam filmiki. To już dawno, dawno temu, 2 lata temu około były robione. No i po prostu postanowiłam, że ponieważ jedwab jest tak dobry dla naszych włosów, nie zaciąga włosów, pielęgnuje dodatkowo włosy, no i wygląda luksusowo, no to właśnie będę szyła też scrunchie z jedwabiem. No i tak się właśnie dzieje, słuchajcie. I mam trochę kolorów, takie podstawowe kolory, kremowy. Tutaj mam już taką z metką, bo też zaczęłam robić takie metki z logo, takie jest właśnie logo, Silk Me. Metki z logo i kremowe są takie trochę matowe są, ale będą różne, bo czasem pewnie trafię na taki śliski materiał kremowy, więc będą wtedy takie bardziej błyszczące. Niektóre są zupełnie matowe, na przykład zobaczcie, tutaj jest taka różowa, fuksjowa scrunchie, ona jest z takiej surówki jedwabnej. No i właśnie, to sukienka, która niestety miała wadę i przepiękny materiał, taki matowy, grubszy. Mogą być też takie, wiecie, hippie trochę, takie lekko psychodeliczne, przepiękny też materiał, zobaczcie, bardzo mi się podoba, są super. Musztardowe, przynajmniej na razie jeszcze je mam, trochę też takich stalowo-szarych, one są mega, bo fajnie wyglądają na włosach, się stapiają trochę z włosami, mam też czarne, będą niebieskie, zielone. Oczywiście ja te scrunchie Wam będę pokazywać sukcesywnie. O, to jest też bardzo fajne, z krawata jedwabnego zrobione. Nie będę tutaj się jakoś bardzo nad tym rozwodzić, po prostu chciałam Wam zapowiedzieć, że można zamawiać te scrunchie, można pisać na maile, tak jak o inne zakupy. Tadam! No i jeszcze taka jedna praktyczna wiadomość, że mogą być one węższe lub szersze. Mogą być takie, jak na przykład w Rossmanie, są takie bardziej wąziutkie. Mogą być takie średnie, mogą być całkiem większe, mogą być też całkiem duże, szerokie, ale to na zamówienie, bo takich jest mniejszy popyt na takie wielkie scrunchie. W każdym razie dużo kolorów, bardzo Was zachęcam, bo to jest naprawdę super dla naszych włosów. I kochani, po prostu jak coś to piszcie do mnie, możecie pisać na priv, możecie pisać w komentarzach, podam Wam, gdzie można, jak się dowiedzieć i jak się skontaktować. Także kochani, jeszcze raz Was zachęcam i do takich inicjatyw, bo wykorzystujmy materiały, świetne materiały. Ja postanowiłam też szyć woreczki, na przykład na ubrania, do wysyłki, z takich jakichś fajnych lnów,
To jest taka moja ekowskazówka, także jak macie takie resztki dobrych materiałów, to wykorzystujmy je do końca, na szmatki właśnie, na jakieś woreczki, woreczki na obuwie są super do przewożenia w bagażu. Także myślę, że jest mnóstwo takich pomysłów, to jest tylko jeden z nich, kochani. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, przechodzę teraz już do tego vloga o jedzeniu, a z wami się żegnam, do zobaczenia już w normalnych filmikach. Buziaki! Cześć kochani, przy okazji hola lumpeksowego postanowiłam wam pokazać haul z Lidla. Bardzo rzadko jeżdżę do Lidla, bo mam nie po drodze, ale jak jeżdżę, to kupuję konkretne rzeczy. No i słuchajcie, dzisiaj jest wielki haul tych suszonych owoców, bo ja unikam słodyczy, staram się jeść zdrowo. Znowu wróciłam teraz do dbania o dietę, bo przez jakiś czas byłam trochę na tyle zajęta, że naprawdę tylko tyle, że starałam się nie jeść po prostu świństw, ale nie za bardzo miałam czas na dbanie. No i wróciłam trochę do dbania. No i teraz patrzcie, co kupuję w Lidlu? Soft morele. Morele suszone, bez substancji konserwujących, figi, żurawina, daktyle, migdały. Mam jeszcze rzeczy z wcześniej, które były już tym razem z Biedronki. Rodzynki, pestki dyni i orzechy laskowe. No i oczywiście, że w Lidlu kupuję też warzywa i owoce. Grejpfruty zawsze jem, awokado i tak dalej. To już nie będę wam pokazywać. Uwielbiam to. Zarówno z Biedronki, jak i z Lidla te smoothie z ananasem i kokosem są boskie. No i zawsze kupuję też tego tuńczyka w oliwie. Nie jem jakoś dużo tych konserw, ale tuńczyka bardzo lubię i czasem jem. Więc to jest taki mój, moja zastępcze za mięso, bo nie jem za bardzo mięsa. Kupuję też takie brązowe pieczarki, bo dzisiaj sobie robię taki makaron troszkę zdrowszej wersji. Wczoraj była relacja z moją sałatką, z tuńczykiem i z... Akurat też miałam tuńczyka otwartego. Z tuńczykiem i z jajkiem, z sosem musztardowo-miodowym. Dzisiaj podsmażam te pieczarki i robię sobie taki makaron aglio olio. Oliwa z oliwek z czosnkiem do makaronu. Do tego pójdzie jeszcze taka w paseczkach cukinia surowa i grana padano. No i sobie włożę też trochę tego tuńczyka z oliwy. Także będzie taka mieszanka i do tego też te smażone pieczarki na maśle. Tam jest troszkę masełka i oliwy, więc też myślę, że będzie zdrowy, zwykły makaron świderki z mąki durum. Nie ma żadnego tam problemu. I wiecie co, robię ten makaron al dente, bo nie wiem czy wiecie, ale al dente makaron jest dużo mniej kaloryczny i dużo zdrowszy niż ugotowany na miękko. Także pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie trochę zdrowiej i trochę mniej tucząco, to lepiej makaron jak już al dente. Także niewielki haul, ale fajny. Jeszcze mam chipsy jabłkowe i ananasowe, ale nie wzięłam ich tu teraz, bo one są jeszcze w mojej torbie. Takie do podgryzania, wiecie, jak się jest głodnym, a ja się często spieszę lub jestem w jakichś rozjazdach, więc takie zdrowsze przekąski kupiłam. Robię, jeszcze tu wam chcę pokazać, robię teraz chleb w tej lidlowej maszynie Silvercrest do robienia chleba, której jestem mega zadowolona. I robię, piekę chleb, dlatego że chcę jeść mąkę orkiszową. Kupuję mąkę tortową orkiszową na Allegro w takich 8-pakach, co się bardzo opłaca, bo jest dużo taniej. I ja robię chleb biały orkiszowy 100% z dodatkiem słonecznika, ale on jest taki, po prostu taki puszysty, biały, na drożdżach, w proszku ze słonecznikiem, bo moje niestety na ciemne pieczywo takie mieszane, mój żołądek, moje jelita nie najlepiej reagują. Dużo lepiej znoszę taki chleb, a orkisz jest bardzo, bardzo zdrowy. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale orkisz jest dużo, dużo zdrowszy niż zwykła pszenica i ma mniej glutenu i w ogóle jest dużo lepiej przyswajalny i, no i nie powoduje tych problemów właśnie też z jelitami i no i po prostu jest dużo zdrowszy dla naszego ciała, a że mam tą maszynę, to po prostu sobie ją nastawiam, robię inne rzeczy i praktycznie co drugi dzień piekę ten chleb.
Więc polecam Wam bardzo, bo ta mąka tortowa orkiszowa nadaje się też na ciastka, nawet na biszkopt, na tort, na wszystko się nadaje. Piernika z niej piekłam i jest pyszny, nawet lepszy niż z białej, zwykłej mąki. Ma jakby takich więcej smaków w sobie, nie wiem na czym to polega. Ale jest to niby taka odmiana pszenicy pierwotna, więc powinno być podobnie. A w każdym razie wszystko z tego robię, naleśniki, wszystko. Bardzo Wam polecam. No, nie zawracam już więcej głowy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A, jeszcze sushi kupiłam. Oczywiście sushi też jem. Jak mam czas, to robię sama. Ale tym razem po prostu kupiłam sushi w Lidlu. Dwa różne rodzaje. Jeden zjadłam na lunch dzisiaj, drugi sobie zostawiam na jutro na kolację. Kochani, pozdrawiam i lecimy dalej.